Cześć moi drodzy, witajcie w dzisiejszym odcinku Kroniki Weteranów. No i oczywiście zanim zaczniemy, to zachęcam was do zostawienia łapki w górę oraz zasubskrybowania mojego kanału. Dodatkowo, jeśli chcecie, żeby wasza kronika, wasza powtórka tutaj się pojawiła, no to wyślijcie mi na ten e-mail, link macie go w opisie oraz tutaj na ekranie. Zachęcam. I dzisiejszym naszym weteranem jest Kejuch. Dawno już mi trochę wysłał tę powtórkę, chwilę czekałem z tym. No i opisał, że tutaj będzie bardzo interesująca bitwa. Względem tego, jak on siebie opisuje, to jest jedna z jego chyba takich bardzo dobrych bitew. Nie wiem, jak to ocenić. No i tak, co tu mamy na początek? Jedzie tutaj kometem i widać, że ma pociski AP-15 i 10 sabotów. Jest to dobry wybór, ponieważ same saboty są złe jako podstawowa amunicja. No i dodatkowo powiedział, że rzuciło go tutaj na 5-3, a jest poziomem 5-0, więc prawie topka, prawie topka. Nie ma przede wszystkim tygrysów panter, więc duża przewaga techniczna. No i tak, mamy podbój na dżungli. Jedzie tutaj w stronę A i cały czas obserwuje górkę. Właśnie z tamtej górki najczęściej wrogowie się pojawiają. Cały czas tutaj nam obserwuje i na kogo przede wszystkim rzuciło, jak możemy zobaczyć sobie. Ameryka, Brytania kontra Rosja. Będzie to bardzo interesująca bitwa. Co tam takiego mamy? Coś tam się bije. Już jednostki zostały zniszczone. Hellcat, Comet, Cromwell, przepraszam, i Chaffik. To chyba Chaffik tam stoi. No, wróg widać ma przewagę 8 piątek. Widać, że tu jest duża przewaga 8 piątek. Te ciaków oczywiście. Kejuch stoi nam tutaj z tyłu, woli się nie wychylać, w sumie to dobry pomysł. Działo kometa 77 jest bardzo dobra z daleka. O, jest pierwszy, T-485, czy jest zniszczony? Jeszcze nie, jeszcze nie. I mamy pierwszy frag zaliczony, T-485. Właśnie, Apek robi dwa razy większe, a nawet może powiedzieć trzy razy większe uszkodzenia od sabotu. Ale i tak nie zabija na jeden strzał, tak, no, w 100%, trzeba się trochę pomęczyć. I mamy pierwszy zaliczony frag. No, widać, że sytuacja na korzyść wroga się przechyliła. Czyli tutaj Kejuch postanawia ostrzeliwać z tyłu, jakby trochę z daleka. Lepiej się nie wychylać, no. Zawsze to dobry pomysł. Jak zobaczymy sobie na mapę, no to widać tutaj dużą przewagę czołgów ciężkich. Najprawdopodobniej będą to IS-1. Najlepiej jak są KW. O, właśnie, widać KW-1, KW-2, no to słabe jednostki przeciwnik ma. No, widać, że tutaj nic się na razie nie dzieje. O, coś tam chyba jechało? Jakby zdawało mi się, że coś tam jechało, albo to tylko po prostu budynek się zawalił od pocisku. No, tradycyjna pozycja, by postać poczekać na wroga. Niestety wróg przejął strefę, a sojusznicy zostali przygnieceni. Jak wygląda sytuacja? No, powiem tak, na korzyść drużyny. Na korzyść drużyny. Rosjanie stracili więcej jednostek. I co takiego się teraz wydarzy? Jest tutaj pierwsza, druga znaczy się jednostka, KW-1. Nie trafił. Kejuch nie trafił apekiem. I KW zniknął. No właśnie, to też jest teraz ryzykowna pozycja, bo mogą z górki nam zacząć strzelać tutaj. O, samolot przeleciał, bombę zrzucił. Czy coś rozwalił? Nie, nic nie rozwalił, jedynie uszkodził chyba KW. O, widać, że Kejuch jest tutaj praktycznie jedyną jednostką, która zajmuje się strefą. Drużyna w większości ma po prostu, nie wiem, jest uziemiona, nie może przedostać się. Bardziej przygwożona niż uziemiona. Bardziej są przygwożdżeni, nie mogą się tu przedostać. I szybko padają. O, co tam jest? A tam chyba Jumbo jedzie. I mamy tutaj Jumbosa. No, przejmowanie strefy wygląda na to, że
Przeciwnik ma oczywiście braki w jednostkach w tym terenie, co jest ciekawe. No, spodziewałem się, że tutaj będzie trochę więcej tej masy wrogów. Aż mnie ciekawi, jak ta bitwa się skończy. W teorii wiem, ale nie będę zdradzał. W teorii wiem, bo Mikejuch napisał, jak wyglądała sytuacja i co się stało. Może jak tak stoi, to może opowiem trochę o Komecie. Komet, czyli jeden z pierwszych brytyjskich pojazdów kategorii MBT, który miał w sumie zastąpić wiele czołgów, na przykład Firefly'e, ale nie wyszło, konstrukcja była trochę nieudolna, przede wszystkim ze względu na działo. 77 była gorsza niż 17 funtówka. No i pojazd chyba był trudniejszy do produkcji. Bardziej ten Komet przypomina Cromwella technicznie. No i co? Co mamy dobrego w Komecie? No, pierwsza zaleta to saboty, czyli możemy przebić pancerz o grubości tak 190, bo mamy przebicie 200. 200 to pocisk się wtedy rozpada. Wiem, bo próbowałem takie sytuacje. Dodatkowo mamy tu w miarę taką wystarczającą wieżyczkę, ale gorszy kadłub, no i właśnie jak widać cały czas brak wstecznego. Tu jest coś wrogiego, takie ładne krzaczki jadą. Co to jest? Co to jest? Te 3-4 z 42. Piękny strzał. Cała amunicja eksplodowała. Chyba głowę stracił. Te 3-4-57. A myślałem, że to 42. Podobne. Czyli to była wersja premkowa. Premiowa. Pozycja defensywna to jest akurat kiepska pozycja z tego powodu, że... No, budynek nie jest w ogóle żadną ochroną. To jest po prostu... drewno, jakbyście strzelali przez płot tak naprawdę. Lepiej już było stanąć za tymi kamieniami, co są przed Kejuchem, bardziej z przodu. No ale dobrze, na razie minęło 8 minut, mamy tutaj dwa fragi, jeden przy jedną strefę. Nikt do nas na razie nie strzelał, nikt Kejucha nie zobaczył. Ale jak tu wygląda sytuacja? Praktycznie... bardzo źle, bardzo źle. No, bardzo źle. Raz, 4 samoloty, 3 czołgi. Bardzo źle. I coś już zaczęło tutaj chyba strzelać, chyba artyleria. A jednak nie artyleria. O, tam niedaleko jest dział lotnicze. Okej, już się nie kusi, nie kusi się na te piloty. Ja bym się skusił. Ja bym się skusił, niestety. Samolot zniszczył pelotech, F6F i pelota zniszczyła samolot. Nie, samolot tylko został zniszczony. Pelota przeżyła. No i co, cisza. Stoimy i kampimy w zasadzie. O, jest coś z tyłu. Ale Kejuch tego nie widzi. Tam z tyłu był chyba KW bądź IS. Tak za szybko to było. O, to zgaduję, że tu nam oberwie. Tu gdzieś jechał. Jest, jest, tu. Nie widzi go. Kejuch też go nie widzi. O, Matulu. Jeszcze 50. Nie. Zwykły T-34 tu przyjechał. A to co jest? IS bądź KW-85. O, teraz Kejuch go zobaczył. Szybko. IS, jedynka. Niedobrze, sabot. Ja bym od razu ładował sabota. Ja bym od razu ładował sabota, bo jest za duża szansa, że nie trafi. No właśnie, nie widział. A, jest załadowany sabot. Nie widzą siebie. A, dobrze. Przypomniało mi się. Kejuch napisał mi tutaj, dlaczego. Ja teraz sobie przypomniałem. Ten budynek był naprawiony na Symce. On na powtórce jest rozwalony, a w trakcie bitwy on tutaj stoi. Dlatego się nie widzieli. Teraz przypomniało mi się. To właśnie dlatego się nie widzieli. Dlatego strzelali... na ślepo, bo budynek stoi u nich. Tradycyjne błędy z modelami konstrukcji. Na przykładzie ja dzisiaj widziałem skrzydło samolotu, które wisiało 100 metrów nad ziemią. Przez 5 minut. Jak gość wyszedł, to zniknęło. No, błędy są ciekawe. Niedobrze. T-34E podpalił nam Kejucha.
Gdzieś chyba z tyłu. Podejrzewam, że bardziej stąd. Dokładnie. To było do przewidzenia, że tak z tyłu już nam zajadą. No i po kajuchu. Nie trafił? O kurde, nie trafił. Kajuch ma szansę. No, szybko, szybko. Nie tam celujesz. Nie tam celujesz. Dobrze, że samolot chociaż zaznaczył. To już jest śmiertelne. To już jest śmiertelne. Chociaż nie, ten teciak nie wykorzystał przewagi. No nie mów, że tamten budynek też stoi i nie widzisz. O, kolejny T-34. Kolejny kiepski strzał. Bardzo kiepski. Jakie to ma przebicie pod takim kątem? 80. Jest szansa. 60. Czyli sabot przebije się przez teciaka. Niedobrze, Kejuch jest martwy. Ma z dwóch stron wroga. I właśnie od przodu zniszczył go T-34E. No, mało już załogantów zostało, więc pojazd został zlikwidowany praktycznie natychmiastowo. T-34E, a STZ, dobra. ESTZ. To jest taki minus tej nazwy. Bo gdyby T-34E to jest po prostu ekranowy, a to jest T-34E STZ, czyli ma po prostu dodatkowy pancerz czołowy na przodzie. Ja to nazywam T-34 Tiger. No bo jest tak samo teoretycznie twardy. Jedyny sposób, by go pokonać, to albo karabin, ale mała szansa jest na przebicie karabinu. Największa to wieża. Wieża to jest praktycznie 100%. Nawet Shermanem przebijecie krótkolopowym. Nawet bym powiedział, że Panzer 3 z 50 bez problemu da radę wieżę przebijać, a to jest mały kaliber 50. No dobra, mamy tam dwie jednostki. Tym razem, dobrze pamiętam, Thunderbolt ta maszyna się nazywała? Tak. AC-4 Thunderbolt. O, pojazd premiowy. 17-funtówka tym razem. I mocniejsze przebicie, 170. A pod kątem T-34 mamy 76. Więc akurat T-34 bez problemu tutaj przebijamy. Mamy tutaj oczywiście bardzo dobre przeładowanie i też dobry pancerz. 76 będą miały duży problem. 57 chyba ma szansę przebić Thunderbolta. Ale dobrze, zobaczmy, jak wygląda dalej sytuacja na polu bitwy. Ostatnio strzelił jakiś przeciwnik, który się gdzieś tu schował. Prawdopodobnie to jest T-34. I jak Kejuch sobie z nim poradzi? Podejrzewam, że zacznie go teraz objeżdżać z lewej. Podejrzewam, że tu zaraz z lewej będzie teciak, albo z górki dostanie Kejuch. Tak, jest tam na górce. Jest, widać go, idealnie. Poszło najlepsze trafienie, jakie może być, niszcząc całą wieżę i silnik. Nie dość, że bezbronny, to jeszcze nie ucieknie. No, drugi strzał niestety go tylko podpalił, za wysoko trochę celuje. Kejuch, i tu już rewelacyjnie, no już załoga, to jeszcze amunicja wybuchła. Dosłownie mamy pieczony czołg. I kolejny teciak jedzie, i kolejny leci na złomowisko. 17-funtówka to rewelacyjne działo i dostajemy w tyłek. Co takiego mamy? No, odspałkam od tego respa nam przyjechał przeciwnik. Tu na lewo chyba stoi. Tutaj dosłownie. Chyba tu. Tak, dosłownie. Dosłownie w tym miejscu stoi. Co to jest? KW-1. Nie ma silnika, nie ma pierśnienia wieży. Martwy. Niestety Kejuch jest martwy. KW bez problemu przebije bok. No właśnie, nie wyszło. Tak blisko stał, ale kawałek drzewa zasłaniał. KW-1, który to model? Nie pokazuje w ten sposób. L-11, czyli najstarsza. Pierwsza KW. Pierwsza KW-1. Sherman Firefly, więc czas wytoczyć legendarną maszynę. Działo to samo. Tam był wróg. Tam, tu już widać wroga. Tu. Tu masz, dokładnie. KW-85. Ładnie zniszczony. Samolot jakiś kamikadze zrobił. Jak 7. A to nie miał żadnych bomb, więc nic by nie zrobił. I teraz tak, KW-1. Największa szansa, że pojawi się gdzieś właśnie po prawej stronie niż po lewej. Jakby to ja bym rozwiązał? Ja bym po prostu tu podjechał i się rozejrzał. O, jest tu.
Tu nam jedzie KW. Zauważył, Keju go zauważył. No niestety ciało nie można obniżyć tak łatwo, ale KW nie widzi. Maszyna zniszczona, cała amunicja poszła. Rewelacyjne strzały Kejuchowi tutaj wchodzą, widzę. Normalnie jak weteranowi, praktycznie za każdym razem w amunicję. No, jak tu wygląda sytuacja? Jedynie ten samolot tutaj coś jeszcze załatwił. Dość sporo jednostek. Ale nie ignorował strefę, więc Kejuch zrobił teoretycznie najwięcej. Jak tutaj, wróg ma 3 jednostki. No i też są 3, w zasadzie tylko jedna prowadząca. No i niestety czas się kończy. A coś tutaj mamy? A, to do wraku. Do wraku propozycja strzelać najpierw z karabinów. Zawsze najlepiej próbować z karabinów. No niestety bitwa przegrana przez to, że nie zdążył dojechać do punktu i nie przejął tego. No już nawet zrezygnował. No dobrze, moi drodzy, tak wyglądają statystyki. Jak widać, Kejuch zajął drugie miejsce, w praktyce według mnie pierwsze, bo ten gracz wyżej nie zajmował się strefą, a jak zajmujesz się strefą, to tak naprawdę robisz więcej, czyli zajmujesz się głównym celem misji. I jak zobaczymy, przeciwnik, no, miał dwóch graczy, którzy zrobili czterech, zabili. I w zasadzie, gdyby wcześniej Kejuch i reszta drużyny rzuciła się na tę strefę, no może wcześniej to też byłoby trochę ryzykowne, ale tak czy inaczej zająć się tą strefą jak najszybciej, byłaby największa szansa na wygraną. Też jaka wada, co takiego złego zrobił Kejuch? Siedział na tej strefie papier tankiem. Komet to jest papier tank, ja to wam zaraz mogę zaprezentować. Mam gdzieś tutaj... O, drobny lag. Tak, ja zobaczę to. Arion Duke to jest praktycznie to samo. No, jak widzimy, 76 mm przód. Jedynie tutaj niby mamy takie dorzucone 10 mm, ale to nic nie zmienia. Wieżę mamy za 100 mm. I no, to jest dosłownie papier tank. 76 mm pionowy pancerz, no to PZ-y mają silniejszą płytę, przede wszystkim kiedy mają tu gąsienice dołożone. A gąsienica zawsze daje 1% więcej szansy, że pocisk się odbije. To jest dużo i tak. Lepiej jakby wtedy wycofał się tym czołgiem gdzieś, albo podjechał pod te kamienie, tak czy inaczej stał obok, nie na strefie, nie przed nią, gdzieś obok. I pokazywał wieżyczkę, wtedy Rosjanie najmniejszą szansę mieliby się przebijać. Dodatkowo, właśnie to jest bonus, dobrze, że używał dwóch rodzajów amunicji. Jak widać, ta amunicja ma przebicie 150 w pionowe płyty. 120 w takie lekko pochylone, 68 w pancerz jakby taki jak ma T-34 i ma sabot. To jest największa zaleta, można walczyć z bardzo twardymi jednostkami, ale no niestety ten sabot robi praktycznie zerowe uszkodzenia, natomiast jak tutaj wcześniej, później używał Thunderbolta i Firefly'a, praktycznie to samo działo mają i te same amunicje, no to jak widać Firefly moc jest dużo większa, nawet o 10 mm przebicie pod 60 jest... No tak, 10 mm. To jest i tak duża różnica. No ale co, moi drodzy, mam nadzieję, że takie obejrzenie powtórki, skomentowanie wam się spodobało. Jeszcze jestem w tym bardzo dużym amatorem. Jeśli chcecie, żeby wasza powtórka tutaj trafiła, no to macie e-mail w opisie. Na ekranie wam się już wyświetlił. No i do zobaczenia w następnych filmach, powtórkach, streamach. Trzymajcie się. Cześć!